związku z wprowadzonymi przez rząd zmianami w organizacji zajęć dodatkowych w przedszkolach, samorządy w całej Polsce miały po wakacjach problemy. W Tarnowskich Górach wszystko idzie dobrze, żeby nie powiedzieć rytmicznie. Najczęściej wybieranymi zajęciami są lekcje angielskiego, gdzie maluchy na początek poznają kolory i uczą się liczyć. Dlaczego dla kilkulatków język Szekspira jest taki ważny? Jak gdyby mówiliśmy po angielsku, to my mogliśmy się porozumiewać ze wszystkimi. Języka angielskiego uczy się 1804 przedszkolaków. A czego dokładnie się uczą? Przede wszystkim oczywiście przywitać się, pożegnać się, przedstawić się. I tak jak już wspomniałam wcześniej, zaczynamy od kolorków. Bo to dzieci znają, potrafią niektóre, więc tylko część tak jakby jest nowa i oswajają się z tym językiem o wiele szybciej. Yellow. Very good. Oprócz tego piosenki, które na przykład są nowe, których dzieci nie słyszały wcześniej, zabawy również, no i tak właśnie nauka przez zabawy piosenki. Drugim zorganizowanym przez wszystkie tarnogórskie placówki typem zajęć jest rytmika. Tak jest na przykład w przedszkolu numer 24 w Strzybnicy. Przede wszystkim dzieci mają tutaj żywy kontakt z instrumentem, z muzyką, przez co mogą wyrazić swoją ekspresję, swoją inwencję twórczą. Oczywiście jest to też połączone z ruchem, bo przecież mamy tutaj do czynienia z tańcem, czyli można powiedzieć, że jest to takie zintegrowane zajęcie. Nic dziwnego, że rodzice wybierają dla swoich dzieci rytmikę. A jak taniec połączony z muzyką podoba się maluchom? Super! Zajęcia te organizowane są oczywiście na życzenie rodziców i rodzice wyrazili też taką chęć, aby ich zdecydowana mniejszość względem zajęć z języka angielskiego i rytmiki też korzystała z zajęć z zakresu judo. Takie zajęcia rozpoczęły się z początkiem listopada, między innymi w tęczowym przedszkolu. Treningi małych judoków dostosowane są oczywiście do warunków i możliwości kilkulatków. Na tych zajęciach dzieci uczą się padów, przede wszystkim, żeby bezpiecznie upadać, żeby jak się przewrócą, żeby im się nic nie stało. Daję im przykład ze skórką od banana, że idą ulicą, banan, przewracają się, wstają i nic się nie dzieje. Następnie, żeby byli zwinni i sprawni, no i bardzo dużo się bawią. Jak zaczniemy od małego, to możemy skończyć w przyszłości na złotym medalu olimpijskim, którego nam brakuje. To oznacza, że owoce zajęć dodatkowych w tarnogórskich przedszkolach mogą mieć wymiar nie tylko ogólnopolski, ale i ogólnoświatowy. Jednego i drugiego życzymy maluchom, rodzicom, ale i miastu.